do wszystkich jednostek w mieście. Wysyłamy na plażę nowego żołnierza. Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Milek, moi drodzy. A to kolejny odcinek z GTA. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać, jesteśmy na plaży. Jako żołnierz US Marines, moi drodzy. Jak widzicie, mam wszystkie bronie, ale ustalmy, że będziemy używać tylko kilku. Jeżeli my mamy tylko kilka, będziemy mieli pistolet bojowy, strzelbę oraz ten karabinek i siekierkę. Moi drodzy, dziś gramy przeciwko zombie. I tak, ogólnie cel to znaleźć przetrwałych, tych, którzy przetrwali apokalipsę. Myślę, że pójdziemy sobie jakoś, nie wiem, mostkiem. Tutaj na dół sobie, tutaj wejdziemy, pójdziemy sobie tędy, żeby aż tak nie zmoknąć. I rzeczywiście jako żołnierz US Marines przybyliśmy jako taki super żołnierz, uzbrojeni i tak dalej. Będziemy szukać ludzi, którzy przetrwali w mieście Los Santos. Jak widzicie, jestem w masce. I tak, moi drodzy, maski, ustalmy, że to będzie nasza taka zmyślona fabuła, że tak powiem. Okej, moi drodzy, wbiliśmy do świata, który został opanowany przez zombie, przez chorobę. I tak. O, to akurat auto chciało działać, ale nie każdy działa. Powiem wam, że właśnie, że tak powiem, stężenie w powietrzu albo coś takiego wypuścili, coś, co jest szkodliwe dla człowieka, co potrafi zarazić. Właśnie dlatego mam maskę. I także coś, co niszczy silniki samochodów. Zwróćcie uwagę, że ci ludzie teraz będą szli do nas. Jako takie, może niekoniecznie takie prawdziwe zombie, ale raczej jako kreatury, które chcą po prostu, są zarażone i chcą nas zabić. Jak widać, zatrzymują się i chcą nas zabić. Myślę, że nagram jeszcze inny odcinek z drugiej perspektywy, jako z perspektywy takiego ocalałego w środku tego miasta, a nie jako takiego super uzbrojonego Marines, który wbija tutaj do nich w celu ratowania ludzi. Myślę, że najpierw pojedziemy sobie na biedne osiedla. Znaczy biedne, te gangsterskie. Jak widzicie, bardzo przygłusza mnie pogoda tu panująca, ale nie da się jej zmienić. Jeśli ktoś by się ciekawił, czy da się ją zmienić? Nie, nie da się jej zmienić. Właśnie, auto też potrafił się zacząć palić. Po prostu auto, każde auto znalezione, które będzie działało, po prostu po chwili przestaje działać, więc to właśnie fajne jest, że nie znajdujecie auta, które od razu zaczyna działać, prawda, jeździcie cały czas nim, tylko właśnie, kurde, trzeba szukać tych aut. I to jest ta fajna rzecz. Myślę, że sobie zjedziemy stąd. Pójdziemy sobie tędy. Myślę, że tutaj weźmiemy strzelbę. Pograjmy sobie też z pierwszej perspektywy. Słyszysz jeszcze jakieś syreny? Chyba ktoś jednak przeżył. Trzeba to jak najszybciej sprawdzić. Czuję to bardziej chyba ze środka, z samego środka miasta. Okej, tam już idą ponad zombiaki. Strzelba bezkolbowa, świetna broń. Weźmiemy sobie auto. I oczywiście użyjemy naszego pistoletu bojowego. Dobra, jedziemy. Sprawdźmy, czy ktokolwiek stąd przeżył. O nie! Zatrzymało nam się auto, cholera. Musimy się ewakuować. Dobra, moi drodzy, znam też zarąbiste miejsce. Znaczy, nie zarąbiste. To jest fajne miejsce dla ocalałych, którzy po prostu... O, potknęliśmy się. W każdym razie to jest spoko miejsce dla ocalałych. I można tu się bronić. Będziemy też przy okazji właśnie szukać rzeczy, które... Miejsc, w których po prostu ludzie... których ludzie potencjalnie mogliby przetrwać. Tak, zombie już tu się schodzą. My się rozejrzyjmy. Ogólnie jest godzina 7:00, jak widzicie. Będziemy cały czas grać właśnie o poranku. Tak się prezentuje jeszcze raz nasza postać. Pokażę wam z tym karabinem. Tak się prezentuje, więc zarąbiście. Wiadomo, trzeba strzelać w głowy. Zabicie zombiaka w głowę to jest, wiecie, oczywiście sukces dla nas. Dobra. Schodzimy. Możemy też sobie ułożyć taką fabułę, że po prostu
Jeśli oczywiście będziecie chcieli więcej, a właśnie, ostatnio widz zaproponował serię takie na zasadzie wyzwania od widzów, czyli że wypiszecie jakieś dla mnie wyzwanie do GTA, a ja ten, o, tam jakieś auto, tu jest, powinno działać, skoro trąbi, to chyba działa. Na zasadzie serię od widzów, czyli coś takiego w GTA, że... Działasz? Działasz, jasne, że działa. Jakoś nam się teraz trafiają takie, które działają. A powiem wam, że naprawdę się trafiają takie, które od samego początku nie działają. I tak, moi drodzy. I to by była spoko seria, bo wyście podawali zadania. Kurde, rozbiliśmy się, tu jest ślisko bardzo. Dobra, chodźmy tędy. Także możemy sobie pójść do tego, do... Właśnie, trzeba też szukać w miejscach, w którym potencjalnie ludzie mogliby się po prostu chować. Nie tylko w sumie domy jednorodzinne, ale czy tam jakieś bardziej budynki, tylko jeszcze sklepy, poza sklepami, co jeszcze? Jak one się nazywają? Kurde. Ten oczywiście nie żył, tylko zombiak. Tutaj też czysto. Tych drzwi się nie da oczywiście otworzyć. Specjalnie gram dzisiaj bez, wiecie, mapy, żeby było bardziej klimatycznie. I tak, byście podawali po prostu zadania, które mam robić w kolejnych odcinkach, właśnie związane z modyfikacjami tego typu. O, tu jest kolejny zombiak, nie zauważyłem cię. No kto mi pisze, do jasnej cholery? Jakiś cwel chyba. Spamuje tylko. Kurwa. No, sorry, ktoś mi spamuje, tylko psują mi klimat. No, najwidoczniej jakiś cwel. No. Przepraszam. Okej, jedziemy dalej. Jest tutaj radyjko. O, akurat chciałem przełączyć radio, ale mi się wyłączyło. Okej, pójdziemy sobie tędy może. Myślę, że bardziej warto będzie bardziej zagrać z pierwszej perspektywy. Dobra, wchodzimy na ten parking. Użyjemy sobie latarki. Dla klimatu. Czekajcie, przepraszam. Czekajcie. O, właśnie. Dla klimatu lepiej będzie użyć latarki. I wchodzimy na górę. Przyświecimy sobie ładnie. Uwaga, uwaga, służby ratunkowe. Jeśli ktoś jest w pobliżu, proszę się zgłosić. Ratujemy ludzi, przetransportujemy ich następnie na jacht, który wam w ogóle pokażę, bo ponieważ miałem sobie modyfikację taką właśnie na jacht. I mamy jacht po prostu w GTA, taki wielki, na którym jest barman, takie babki, co się kąpią w jacuzzi oraz taka, znaczy nie, jest barman, sprzedawczy, znaczy barman, kierowca nasz, który nas przetransportowuje takim jachtem, może w różne rzeczy, w różne miejsca, w całym Los Santos, znaczy praktycznie na wszystkich morzach. Kurde, to jest czysto, niepokojąco czysto. Jest niepokojąco dużo tych smartów. Przejdziemy się dalej. Oczywiście wejdziemy sobie na dach. Myślę, że zostaniemy tu parę dni. Czekajcie sekundę, muszę na chwilę wam popsuć klimat, ale sobie odpauzujemy godzinę. Okej, jak najwidoczniej na całym dachu jest, na całym parkingu jest czysto. Dlatego fajnie. Jesteśmy w stanie się tutaj, że tak powiem, nie wiem, osiedlić. Coś na takiej zasadzie. Wszystkie zombiaki do nas idą, kurde. Jezu, na taki zasięg działa ta strzelba. No nie, na ten już nie. Ale kurde, na bardzo duży. Przebijamy, żeby się dostać lepiej do... Tutaj do... O, kluczyki były zostawiane w środku. No nie działa, zwróćcie uwagę, że ten już nie działa. I właśnie o to chodzi. A one jak nie działają, to głównie grupowo nie działają. Nie ma czegoś takiego, że jeden działa, jeden nie.
Zazwyczaj się właśnie trafiają głównie te, które nie działają. Na parkingach, w sensie. A właśnie zalezione te, którymi jeżdżą te zębiaki na początku, dopóki nas nie zauważą, to... Najwidoczniej musimy się dostać na autostradę. I chyba to zrobimy, bo nie wydaje mi się, żeby chociaż jakikolwiek z tych samochodów działał. Tutaj były oczywiście kluczyki zostawione, tak samo. Proszę cię, działaj. Dawaj. Proszę, proszę, proszę. Kurde. Będziemy musieli zejść, moi drodzy. Dobra, to schodzimy. W takim razie schodzimy. Muszę też się tutaj uważać. W każdej chwili, żeby być gotowym na oddanie strzału. Tutaj próbują już się dostać. I tu już musimy właśnie uważać, kurde. Ja tu szybko skoczę, wybiegnę. Jezu! Jak się wystraszyłem. Niektóre właśnie są mocniejsze. No po prostu trzeba patrzeć, w którym momencie się ten X wyświetli. Chociaż nie zawsze się wyświetla, bo czasem się wyświetla taki inny znaczek. Pestkowanie z tego pistoletu... Jezus Maria, nie, zdecydowanie nie. Dobra, zaczynają mnie otaczać, to jest głupia sytuacja. Tego trzeba będzie dobić chyba. Nie, ten już nie żyje. Znaczy, nie wiem jak można powiedzieć nie wiem czy w ogóle można powiedzieć o trupach, żywych trupach, że nie żyją, tak? No bo oni już są trupami, to jest po prostu zaraza, czy tam niektórzy uważają... dla takich osób, które właśnie oglądałem w ogóle takie materiały, czy tak naprawdę jest możliwa taka apokalipsa, i powiem wam, że się zaniepokoiłem, ponieważ jest taki pasożyt, który przejmuje właśnie, i to jest właśnie, występuje chyba w mrówkach, czy właśnie w jakichś tam małych owadach, które atakuje owada i kurde... Dobra, czas stąd uciekać, nie ma co się tak kurde bawić z nimi. Proszę, ten będzie działał. Mówię wam. Kurna. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Nie wierzę. Kurde. A, pokażę wam w ogóle jak one atakują. One nas po prostu przewracają i wtedy leżemy, one nas gryzą. Nie ma też zbytnio animacji, że nas gryzą, ale po prostu tak to na oko można powiedzieć, że wygląda. Dobra. Wejdziemy sobie do jakiegoś auta tutaj, bo one zazwyczaj działają. O właśnie. Dobra. Służby ratunkowe, US Marines, zgłaszam, iż jak na razie nie znalazłem w jednym parkingu, tym szarym, tym mniejszym, nie znalazłem osoby żywej. Szukam dalej, wjeżdżam do parkingu czerwonego, który jest praktycznie w centrum miasta. Cholera, pali się! No nie. Ja pierdzielę, pali się. Cholera. No nie. Nie ma już chyba nic działającego tutaj, który... Nie ma już nic praktycznie tutaj działającego, które by po prostu już tak normalnie działały. Nie ma jeszcze... Nie ma tutaj samochodu, który byłby taki niezepsuty. Wszystko jest zepsute po prostu. Tak jak już mówiłem, stężenie w powietrzu, które, że tak powiem, nie wiem, dodają... Nie wiem, wymyślmy sobie, że, nie wiem, w powietrzu występują i jak wlatuje, jeśli w jakikolwiek sposób dostanie się powietrze do silnika samochodu, czy tam do paliwa, czy do jakichś płynów może w silniku, o niech będzie, jakieś płyny w silniku, to po prostu zaczyna źle skutkować na samą maszynę. Tak sobie możemy wymyślić. Dobra. Służby ratunkowe US Marines, zgłaszam, iż na drugim parkingu nie znaleziono nic. Tak naprawdę całego nie przyjrzałem, ale przyjrzałem jakąś tam część. Jadę, tak jak mi kazaliście, jadę na część te biedne raczej. W poszukiwaniu kolejnych może jakichś przetrwałych. Przy okazji pokażę wam miejsce,
którym moglibyśmy się tak naprawdę zatrzymać, gdzie w którym moglibyśmy się tak naprawdę uratować. I jest ono bardzo blisko, zaraz wam je pokażę, tylko trzeba się wybrać jakby od góry tego parkingu, bo to jest taki parking, z którego się zeskakuje. O właśnie, jesteśmy akurat w tym miejscu. To jest parking, z którego się zeskakuje, w którym jesteście w stanie się uratować. Zwróćcie uwagę na to. Tu jedziecie sobie, zaskakujecie sobie tutaj na dół. Tylko że kurna, zniszczyliśmy tą siatkę. No bo tu jest taka siatka, a tutaj jest tylko wjazd. Jakby zablokować tylko ten wjazd, tak naprawdę jesteśmy bezpieczni przez dłuższą część. A tak to nie za bardzo. Dlatego jedziemy w inne części zupełnie. Już myślałem, że kurde wybuchnie. Mogę rzucić też granat. I spierdzielamy. Spierdzielamy może na budowę, co? Okej, jestem na budowie w... Jestem na budowie, czekaj, ta. W Pillbox Hill. Tamten złoty jacht, który moglibyście zobaczyć, tą ikonkę, to właśnie to jest ten jacht ratunkowy. Dobra, tutaj trochę ich tu ostrzelałem. Nie trafiłem. Wiem, że tak naprawdę zabijanie tych zombiaków mi nie da, ale chcę, żeby było efektowne, żeby było efektownie na odcinku. Oczywiście się radio włącza, które jest bardzo nieklimatyczne w takiej sytuacji. Dobra, zobaczmy w takim razie ammunition. Ty, jakby się do ammunition dostać i się zablokować, to myślę, żeby było fajnie. Wychodzić stąd. Dobra. Zwróćcie uwagę na coś, ten deseń. Mam już pomysł. Mam fajny pomysł. Tak naprawdę moglibyśmy tu wjechać autem. A nie, jest zamknięte. Jest zamknięte, kurde. O fuck, zaraz to wybuchnie. Nie wierzę. O Jezu. Dobra. Przebiegniemy się tak naprawdę na piechotę, możemy. Możemy pobiec z tym pistoletem. Kurde, prawie nie trafiłem. O Jezu. Dużo ich tu. Dobra, biegniemy. Sprawdźmy także w takim razie. Dobra, wejdziemy, spróbujemy wejść tutaj. Niestety nie możemy wejść do tego strip clubu, czy jak to się tam nazywa. Spróbujmy przejść tędy. O, mamy pierwszego buga. Jest strip club otwarty. O cholera. Ale tu jest klimatycznie teraz. Użyjmy sobie teraz jeszcze na latarki może. Tu nic nie ma. Tutaj są osoby, które w ostatnich nawet swoich ostatnich dniach, godzinach, sekundach, minutach życia byli. Oczywiście nie przeżyli. Sterta trupów. Tam ktoś jeszcze sobie. Niektóre osoby mogą być, wiadomo, zbagowane. Ciężko było znaleźć modyfikację z zombiakami, która by tak bardzo, która by chodziła na takiej zasadzie, jakbym chciał.
Czyli, że nie mamy czegoś takiego na zasadzie, że wybieramy sobie miejsce i czekamy na falę i zabijamy falę. Tylko właśnie coś na takiej zasadzie, że na całym otwartym terenie. Oraz nie ma czegoś takiego, że musimy przetrwać, czyli jedzenie, napoje i tak dalej. Jedzenie, picie, żywność i tak dalej, wiecie o co chodzi. I znalazłem tylko tą modyfikację taką. Oj, oj. A, pokażę wam przy okazji tego ciekawostkę. Tu nic nie ma. To chyba nie będzie nikogo. Chyba uciekły. Ja to jest, powiem wam, bezpieczne miejsce. To jest najbardziej bezpieczny pokój, powiem wam. Tu będzie zamknięte, okej. W każdym razie tutaj jest okej. Tutaj, zwróćcie uwagę, tak jest bezpieczne. Ponieważ gdy tutaj sobie wejdziecie i tylko będziecie pilnować tych drzwi, to jest świetnie. Poza tym zombiaki was raczej nie znajdą. Albo pojedyncze co najmniej. Chyba, że już usłyszały bo wasze strzały i tak dalej. Tutaj oczywiście zaraz wam pokażę, mamy tego pytona, czy jakiegoś boa. Słyszycie to? Strzały. Strzały. Służby ratunkowe, zgłaszam i słyszałem strzały. Słyszałem strzały, wychodzę z klubu ze stripteasem, czy tam nocnego klubu. Wychodzę. Czekajcie, bo się zbugowałem. Teraz już dopiero mogę. Biegnę. Jeśli kogokolwiek zauważycie w jakichś alejkach ze śmigłowców, podawajcie. Podawajcie koordynaty. Albowiem szukamy osób, które tutaj przeżyły, prawda? Okej, moi drodzy, biegnę na kostnicę. Zgłaszam, już biegnę do kostnicy. Tutaj mamy akurat kostnicę blisko szpitala. To taka ciekawostka. Jakbyście się zastanawiali, skąd to wiem, to po prostu z misji z GTA, w której tutaj Michaela przywożą. Ale to nieważne. Tutaj blisko byliśmy właśnie jak grałem innego moda ostatnio. To jest też spoko swoją drogą miejsce. Zobaczymy, czy ktokolwiek tutaj przeżył, czy ktokolwiek tutaj jest. Specjalnie staram się być głośnym, strzelać i tak dalej, żeby usłyszeli strzały i tak dalej. Ale kurde, skoro słyszeliśmy gdzieś strzały, to powinien ktokolwiek być. No nie, już się zatrzymała. Co za gówno. Jakieś wyjątkowo kiepskie auto znaleźliśmy. Też będę się starał nie marnować tyle amunicji. Tak co, niby że mamy tak dużo napisane, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której nie musimy, musimy raczej właśnie, powinniśmy oszczędzać amunicję. Wyobraźmy sobie po prostu taką sytuację, okej? No kurde! A to jak podziała? Palić zombiaki. O, podziała jednak, kurde. Czekajcie, weźmiemy. No nie wierzę, już nie chcę jechać? No już kurde nie chcę jechać, dobra. Będziemy głównie musieli na piechotę niestety chodzić. Tak te samochody działają. Chociaż kurde, na autostradzie trafiały się, które były mniej poturbowane. Dało się bardziej jechać, lepiej jechać. Jesteśmy teraz blisko domu Franklina akurat. Dobra, służby ratunkowe, US Marines, proszę się zgłosić, jeśli ktokolwiek jest z ocalałych w pobliżu. Powiedzmy przykładowo, że nie wiem, mówimy do jakiegoś radia czy cokolwiek. O, ten już jest lepszy, ten już lepiej chodzi, zwróćcie uwagę. Oj, sorka.
Kurde, nawet autobus tu jest. Uwaga, tu centrala. Philbox Hill w okolicach Kostnicy. Mamy ciężko rannego żołnierza. Jeśli jest ktoś w pobliżu, w razie możliwości pomocy, proszę się tam udać. Centrala, zgłosi się. Tu centrala. Żołnierzu, meldy. Zgłaszam, iż znalazłem martwego żołnierza na torach. Oczyszczam teren. Kieruj się na północ. W Palito Bay przycumował jacht. Dobrze, przyjąłem. Ruszam. Zobaczymy, ile prawdy w tym, że jest jakieś schronienie jeszcze na tym świecie.